Zaczytani są wśród nas, mam nadzieję, chciałoby się powiedzieć. My też od wczesnego ranka będziemy zachęcać Państwa do lektury, zwłaszcza, że dopiero co ukazał się świeżutki nowy numer Czasu na Opole i w wersji internetowej, i tej w wersji klasycznej, a w nim sporo, proszę Państwa, o sporcie, nie ma się czemu dziwić, euro za nami, no to przenieśmy się na moment na stadion, bo o budowie Stadionu Opolskiego piszemy szeroko, który jest już na ostatniej prostej. Co się dzieje na stadionie, kiedy zakończenie budowy, zgodnie z planem, to najważniejsze, o tym Państwo się dowiedzą. No a skoro piłce mowa, to przecież dzisiaj rusza piłkarski sezon i Opolska Odra rozpocznie znów pierwszoligową batalię. Walczyć będzie o punkty, cały skład, cały terminarz i informacje o tym, co nowego w opolskim klubie, przeczytają Państwo właśnie w tym najnowszym numerze. Ale oczywiście sport to nie wszystko. Wiele bardzo ciekawych, interesujących rzeczy na pierwszej stronie. Jak Państwo widzą, pani profesor Dorota Simonides. Otóż mamy wspaniały, duży wywiad z panią profesor, bowiem szczęście w garści, to jest tytuł tego wywiadu, zaiskrzyło na studniówce, Jerzy nie tańczył, ale myliśmy razem naczynia po imprezie. Dużo przy tym gadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że bylibyśmy bardzo dobrą parą. I tak to się zaczęło. Ta para jest ze sobą już ponad 70 lat. Panią profesor Dorotę Simonides znamy przecież dokładnie w Opolu i na Opolszczyźnie. No a skoro o kulturze mowa, to jeszcze kulturalny tekst, czyli jak odchodzić to na szczycie. Rozmowa z Przemysławem Neumannem, dyrektorem Opolskiej Filharmonii, który żegna się z Opolem po 9 latach, zostawiając Filharmonię oczywiście, jak sam mówi, na szczycie. No i bo wszystkiego Państwu nie zdradzę, co jest w tym numerze, ale jesteśmy na ulicy Wojciecha nie bez kozery. Jak Państwo macie ochotę, żeby przejść po mieście, to my zapraszamy na spacer szlakiem opolskich legend, ale także zapraszamy właśnie na świętego Wojciecha, bo ta ulica, jak się okazuje, była od zawsze. To w publikacji o tym, jak wyglądała już w XIII wieku chociażby. No i to jest jedna z wielu ciekawych publikacji, chyba idealnych na weekend dla Państwa. Zarówno w ekspozytorach, galeriach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, zarówno miejskich, jak i rekreacyjnych, znajdą Państwo najnowsze wydanie Czasu na Opole. Kto będzie miał ochotę, usiądzie sobie na wzgórzu akademickim i przeczyta lekturę na weekend. Kto będzie miał później ochotę zobaczyć, jak to rzeczywiście na Wojciecha wyglądało kiedyś, bo są stare zdjęcia, i przejście ulicą Wojciecha, tak jak ja za chwilę to zrobię, to do tego Państwa serdecznie zachęcamy. Najnowsze wydanie Czasu na Opole już dla Państwa do dyspozycji. A zatem udanej, miłej lektury.